I can do about it. I ain't got the manpower to go after Bob Crawfish. Howdy. I do. I pay your goddamn wages, me and folks like me. Well, I'm sorry, Mr. Arnsdale. Really, I am. There ain't nothing I can do about this. Not without more support and funding. Will you go for me? Wait, what? Go. See if you can retrieve my lawful property from some goddamn thieves. Ain't nobody knows who took your stuff, mister. I seem like some kind of liar. Is that why you won't help me? No, but... Listen. Get me Bob Crawfish and his closest associates by any means necessary. No. Not by any means necessary. Kill nobody. Ain't nobody convicted of nothing. I was robbed. Get them. Bring them to me just down from Fort Riggs Station, and you will be handsomely paid. Sheriff. Mr. Arnsdale. Witajcie w kolejnym odcinku. Z Red Dead Online. Dzisiaj robimy sobie misję fabularną z innymi graczmi. Jak coś to nie jest mój koń, ja go znalazłem. Początki w Red Deadzie, początkowe misje to są na razie. Aha, na głośno, to dobra. Jak coś, to możecie mi napisać w komentarzu. Bo chciałem się zabrać za rolę przyrodnika. Bo tam będę miał później pewne bonusy. No to ogólnie siodło można kupić dla swojego konia i w ogóle, jak się ma rolę przyrodnika. A ja nie wiem, czemu nie mogę zdobyć pierwszego poziomu. No, a ta broń to też za mocna nie jest. Zawsze coś tam wpadnie, jak sobie pozbieramy. Dobra, chodź. A nie, moment. To jest mój koń. Rimac, nazwałem go tak. Jak coś, to istnieje też taka marka samochodów sportowa, Rimac. A chodźmy tędy. No, czarny, to są. Tylko nie wiem, jakim cudem się wziął, bo jak wołałem konia, to mi pisało, że twój koń jest niedostępny i ta marna hała coś tam będzie przywołana. No, ale mi jednak przywołali go. To jednak mój koń. Aha, masz go. Nie, nie bij go, to musisz go wziąć. No. Też pamiętam tą misję, teraz będziemy musieli go zawieźć i...
niechcący się wywrócił. Bo wjechałem, znaczy on pewnie wjechał, ale mu podjechałem niechcący. Aha, tu na torach. Tu chyba będzie... Jak uciekł? Co tam nam uciekło? Tu chyba będzie coś takiego, że będziemy mieli wybór, czy go zabić, czy... żeby go uratować. No, Rimac. Rimac. Mój koń. Aha, bo to są czterech. Teraz mi się przypomniało, każdy ma swojego złapać. No to ja tego gonię. Tylko ja tak go dogonię, że... Bo ten koń też jest słaby, ale widzę, że te złodzieje specjalnie tak chyba wolno jadą, że za chwilę... Teraz przyspieszył. A nie dorzucę chyba, nie? Nie dorzucę. Ale moment, ja mogę go zranić, czy nie? A co jakbym w jego konia szczelił? No dobra, jest. To ja już go biorę. No. Dobra, pójdź go, bo to ja muszę go związać. No, albo zwiąż go. Bo tam za pierwszym razem my się wzięliśmy we dwóch za jednego złodzieja. I ten jeden uciekł. No. Since we robbed you. Where's my property? I don't rightly know what you're talking about. Yes, Clinton. You do. My fine collection of Staffordshire china gone. My paintings of scenes in Italy gone.
My collection of photographs of fairies gone. It's all just a big mistake. Where are they? We invested in them together. You owed us money. I did no such thing. Where are my things? In the basement of your sister's house. My sister? Goddamn her to hell. Here. Here's your money. Kill these men, will you? In fact, don't kill them. Leave them on their tracks. Thieves! Pomóż, no. Możemy im pomóc. Nie będziemy złymi ludźmi. Look, I ain't gonna pretend I like you or what you done, but you wouldn't kill a man in cold blood just on Clinton Arnsdale's say-so, so maybe you ain't all bad after all. You got what you came here for, didn't you? We all square here? Okay, we're square then. Let's go then. Our quarrel's with Clinton, not them. No, w drogę. Nagroda, handel. Co my tu mamy? Złoto. Dobra. To w tym odcinku już wszystko. Dzięki za oglądanie. Ej, moment. Czego jest tam marna habeta? A czekajcie, jakbym dał... Tego konia należy najpierw osiedlać. Ale ja na niego siodła nie mogę włożyć. Bo trzeba mieć ten pierwszy poziom przyrodnika. A ja nie wiem jak to... Nakarm. A z tego nie mogę zdjąć siodła. Poklep. Ta, nie wiem. Da, dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.